Siemanko, w drugim odcinku Skyrim FIFA 27 drużyną Leeds United. Dzisiaj rozpoczynamy drogę do chwały, można powiedzieć. Drogę, by być najlepszym klubem w Anglii, jak i w Europie. Pierwszy odcinek, dzisiaj cztery spotkania, trochę długi będzie ten odcinek, ale bo dużo się działo. No i tu ustawiłem kalendarz, zawsze przed meczem będzie odpoczynek, potem po meczu regeneracja. Potem będę wam pokazywał na pokażę wam jeden trening, bo tylko tak trenowałem w tym tygodniu, w tym odcinku. Następnym będę się palił trochę inaczej. Ja szukałem piłkarzy po klauzuli odstępnego. Szukałem tanich piłkarzy, których bym mógł kupić właśnie za grosze, a mogliby już wnieść coś do mojej drużyny. Sugerowałem się komentarzami i zaraz zobaczycie. No, szukałem po klauzuli. Naprawdę patrzę na te klauzule. Klauzulę odstępnego, może kogoś taniego uda się wyrwać. I był taki zawodnik. Jude Bellingham, 69 overalla, 17-latek, który ma klauzulę 7 milionów funtów. Już mogłem na tym momencie mieć jednego z najlepszych talentów w FIFA 21, ale postanowiłem, że nie będę robił tak nierealistycznego transferu, jaki jest kupno Jadea Bellinghama za 7 milionów funtów, który dopiero przyszedł do PVB. Więc ten transfer odłożyłem w czasie. Jeśli za rok będzie miał taką samą klauzulę, wtedy się nie zawaham jej użyć. Więc tak to wygląda. Lecimy dalej. Tutaj pokażę wam trochę negocjacji transferowych, ale już później raczej nie będę tego robił, jeśli tylko będę miał jakieś dziwne odpowiedzi. Pierwszy, Juan Foyt, środkowy obrońca z Tottenhamu, Argentyńczyk. Tutaj negocjacje Jose Mourinho na temat transferu. No, udało mi się zejść do 11600 i myślicie, że dobra, to jest dobra oferta i bierzemy tego piłkarza. Tutaj uzgodniliśmy z nim warunki: 5 lat, 44 tysiące będzie zarabiał, nie, 47,5 i premia za podpis. Zawsze usuwam te dodatkowe premie za na przykład liczbę występów, czy liczbę bramek, liczbę asyst, no bo potem zabiera nam budżet. Kolejny transfer to Mikel Cusson, który miał przejść w rzeczywistości do Leeds United, ale coś tam doszło nie tak i Francuz nie zamienił Bayernu Monachium na Leeds United. Wczoraj zamienił Bayern Monachium na Olympique Marsylia, z czego się bardzo cieszę, bo ja jestem wielkim fanem Olympique Marsylia i Cusson, myślę, że to jest naprawdę fajny transfer. I tutaj mam pierwszą nową rzecz w transferach. Bayern zaproponował mi deal. Pablo Hernandez plus 1 900 000 i Cusson jest mój. Ja się zgodziłem na taki transfer z Paulo Hernandez. Wiem, że to dobra, bardzo taka ważna postać w Leeds United, ale stwierdziłem, że idę na ten deal. W FIFA 20 nigdy nie miałem takiej propozycji. Tu po raz pierwszy mam taką propozycję, więc jest coś nowego. Zaakceptowałem ją, no i lecimy dalej. Dalej postanowiłem sobie spróbować wypożyczenie z opcją wykupu. Chciałem to sprawdzić, jak to działa, więc postaram się wypożyczyć tureckiego napastnika Schalke Kutucu, który bardziej pasowałby do kariery Turk Gucu Muszyn, która pojawi się w czwartek. Tutaj ustaliśmy deal, no i że za rok go wykupuję za 4 miliony, jak się nie mylę, funtów, co myślę, że to będzie naprawdę tanio, tanio po taniości. No i tak to wygląda, to negocjacje wypożyczeń. No, chciałem sprawdzić te nowe rzeczy. Nie, za ile tam go będę wykupował? Za 4 miliony. Dobra, za rok 4 miliony. Najwyżej go sprzedam. No i kolejne ruchy. I tutaj postanowiłem kolejny raz wypożyczyć kogoś z opcją wykupu, ale FC Metz nie zgodziło się na to, żebym Ibrahima Niane wypożyczył z opcją wykupu, bo mają plany co do niego. No i pierwszy mecz w sezonie, mecz z Manchesterem City, mecz na poziomie legendarnym. No i mamy teraz taką nową opcję w grze, nie pamiętam jak ona się nazywa. Czekajcie. Tryb rywalizacji, który możemy włączyć tylko na poziomie legendarnym i Ultimate. O co chodzi? O to, że komputer będzie grał jak najlepsi gracze FIFA Online. No więc to jest bardzo ciekawy tryb i to widać różnicę, że bot gra jakby nimi sterowali ci najlepsi zawodnicy. Tacy, no wiecie, topowi zawodnicy online w Ultimate, po tych mikroruchach, mikrotrikach. Myślę, że przy brankach to na pewno zobaczycie w tym odcinku. Poziom legendarny, tryb rywalizacji, sprawdziłem go w trzech meczach w tym odcinku. W jednym zagrałem takim klasycznym poziomie, trybie kariery, czyli bez włączonego tego trybu rywalizacji.
ale czuć różnicę. W trybie rywalizacji gra się o wiele częściej. Bardziej trudniej jest przejść obronę. Nie tak łatwo w FIFA 20, że wystarczyło mieć szybkiego zawodnika, jeden obrót i przechodziłem rywali. Tutaj trzeba myśleć i myślę, że na ten moment zostanę przy trybie rywalizacji włączonym, tak, ale no. Myślę, że w odcinek Turku cu Monachium nagram właśnie trybem rywalizacji wszystkie mecze 4 wyłączonym trybem, żeby sprawdzić, jaka jest różnica. Albo nie, myślę, że zagram 2 mecze włączonym, a 2 razy wyłączonym, żeby to jeszcze raz przetestować na bardzo niskim poziomie, jeśli chodzi o FIFA, czyli trzeciej lidze niemieckiej. No i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, ale na ten moment jestem za trybem rywalizacji włączonym, bo trudniej się gra przeciwko botowi, trudniej jest mu odebrać piłkę, w ataku też trzeba bardziej myśleć, więc podoba mi się to, no musi być trudniej. Tutaj zobaczcie ten trik Kevina De Bruyne, no kapitalnie tutaj kocha minął. No to mi się podoba, no wiecie, bot może robi te triki, nie triki. Dla niektórych może być to takie dziwne, bot takie triki, takie trochę nierealistyczne. No ale kariera na bota jest w ogóle nierealistyczna. W 2000 FIFA 20 to była nuda. No może na Ultimate sobie nie radziłem. Tutaj na legendarnym gra mi się ciężko. Na tym trybie rywalizacji nie jest tak najgorzej, ale jest ciężko. No bo ciężko jest odebrać tą piłkę. Trzeba myśleć w ataku, żeby skonstruować akcję. Nie dał się tak łatwo wbiec szybkim piłkarzem jak Inaki Williams w FIFA 26 bramkę. Takie są moje pierwsze odczucia. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No ale bardzo mi się to podoba. No i tutaj niestety przegraliśmy to spotkanie 4-2. No, trudno mi jest odebrać piłkę. W ogóle trochę się boję faulować. Ja mam strasznie słabego na ten moment widocznie skilla w FIFA 21. Tutaj śmieszny moment, jeśli to widzieliście. Po tym golu Aguero większość moich piłkarzy upadło na ziemię, jakby zostali trafieni piorunem. No ale no, naprawdę podoba się ten typ rywalizacji i będę chciał go kontynuować. Tutaj postanowiłem wypożyczyć opcję wykupu Bellingama, więc nie wykorzystać jego klauzuli kontraktu za 7 milionów, tylko go wypożyczyć, żeby za rok go kupić za 10 milionów. Borussia Dortmund zgodziła się na ten deal, ale sam zawodnik się na niego nie zgodził, więc Jade zostaje w Borussii. No i tutaj mam moją szkółkę juniorów, którą w ostatnim odcinku przegapiłem. No i mamy bardzo fajnego zawodnika, napastnika z Boliwii, Chińczyka. Zrezygnowałem, bo jest słaby jak baroż. Nie wiem, co jest słaby. Nie, co jest, może być słaby. Słaby jak ostatni mecz Manchester United z Tottenhamem i Liverpool z Aston Villą. To jest takie combo. No i go będę trenował. Będę go trenował na fajnego zawodnika, żeby był o wiele lepszy, żeby w przyszłości mieć naprawdę topowego strikera. Castaneda. No, zobaczymy, jak on się rozwinie. Tutaj patrzyłem, co najlepsze na niego wybrać. Czy zrównoważony szpica, mobilny napastnik, złodziej bramek. No i wybrałem mobilnego napastnika. Ja bardzo lubię mobilnych napastników, szybkich, którzy potrafią się świetnie odwrócić z piłką. No i oczywiście wykończyć sytuację. Zaraz przejdziemy do kolejnych spotkań. Mam jeszcze 8 milionów do wydania. Więc postanowiłem kupić argentyński talent Thiago Almada. Thiago Almada, mega piłkarz, uwielbiam go. Więc Thiago, idziemy. 7,5 miliona. Czy ja to wyciąłem? Co się czeka? Przed tym meczem go nie kupiłem? Mecz Aston Villa. Rozpoczynamy. Myślałem, że tu będzie scenka z kupnem Thiago Almady. Ale dobra, muszę wam powiedzieć, bo tu jakby, no jest Almada. Kupiłem go za 7,5 milionów, ale coś mi się potem skraszował. Zapisany ten. Kariera na dysku. Musiałem sobie odświeżyć trochę przed wcześniejszy zapis. No i kupiłem Almadę o milion drożej, więc no nie był to dobry deal, ale 8,5 miliona z Argentyńczyka to jest dobry pomysł. No i zobaczcie, jak tu Hurricane mnie porobił. No nierealistycznie, żeby bot tak zagrał, ale naprawdę ładnie mnie porobił. No to może trochę wyglądać dziwnie, bo żeby bot tak grał, takie triki w ogóle w rzeczywistości. No ale jest trudniej odebrać piłkę. No mi się na razie to podoba. Zobaczymy, co będzie później, że będę na to narzekał. No ale na razie chyba tutaj zostanę na trybie rywalizacji, tak? Zobaczymy, jak to wygląda w meczu w drugiej karierze. I wtedy możecie podjąć decyzję, czy mam grać na trybie rywalizacji włączonym, czy wyłączonym. Do jedenastki podszedł nasz napastnik Rodrigo Moreno. Rodrigo Moreno kontra Kalinic. Oczywiście to Nikola Kalinic.
Czy będzie 2-1 dla Leeds United? Rodrigo strzela, ale Kalinic broni. No coś mi nie idą karne w tej FIFA. No ale lecimy dalej. To jest już końcówka, chyba nie. To jest druga połowa. Tyler Roberts podaje do Rodrigo. Świetne wysunięcie na skrzydło. Rodrigo w polu karnym. Są już nasi piłkarze. Rodrigo wchodzi w pole karne. Podaje do Robertsa. Ten strzela bramkę na 2 do 1. Piękna zespołowa akcja. Typowa akcja tej FC20. Do boku, w środek. I gol. No a Roberts popija sobie kawkę. 2 do 1. Kolejna akcja. Tym razem Aston Villa. No to widać, że bot gra jak online, by był to prowadzony przez jakiegoś gracza. Podaję do skrzydła, wchodzimy w pole karne, no i podajemy oczywiście piłkę. Mamy 2 do 2, Douglas Luiz. Muszę się nauczyć bronić, żeby moi piłkarze też bronili, bo ten środek pola jest strasznie pusty. Więc to na pewno czeka mnie dużo, dużo lekcji, dużo grania, żeby to ogarnąć. No i tutaj ostatnia akcja w tym meczu, która dała nam zwycięstwo. Costa do Klicha. No i Mati strzela kolejną bramkę. Tu myślałem, że już nie będzie gola, ale na szczęście udało nam się to zrobić. No i wygraliśmy nasze pierwsze spotkanie z Leeds United. Tutaj widzicie w ustawieniach tryb rywalizacji na ten mecz z Burnley. Go wyłączyłem. No i zobaczymy, jaka będzie różnica na. Różnica bez tego trybu. Lecimy dalej. No i tutaj postanowiłem potrenować Heldera Kostę na takiego, co to był, fałszywy boczny pomocnik. I Thiago Almady na Dynamo, żeby mu sztuczki się zwiększyły. Potem myślę, że będziemy pracować na jego prawą nogą. Nie, na jego gorszą nogą oczywiście, bo Thiago chyba prawą. No, przed chwilą było napisane, pewnie jestem ślep. No i mecz z Burnley rozpoczyna się dobrze, bo piłka do Rodrigo na lewą stronę boiska. I tutaj widać, bot jest wolniejszy. Rodrigo trochę się bardziej zabawił. No tutaj się bardzo zabawiłem z obrońcą. No tak jakby w FIFA 20 trochę się poczułem. No i Burnley grało jak w FIFA 20 trochę. Podaje na skrzydło McNeil w polu karnym. No znowu tutaj moja słaba obrona. Dośrodkowanie w pole karne. No i strzał z główki. Mamy 1 do 1. No nad grą w obronie jak widzicie muszę bardzo popracować. Tutaj Cork, Rodriguez. No i 2 do 1. No. Trochę wody w Wiśle upłynie, zanim ja będę takim zajebistym grafie 20, ale pomału do przodu. Kolejna akcja, boczna siatka, ale tutaj fatalny mój błąd przy wybiciu. Rodriguez w polu karnym, no znowu za dużo miejsca. No i podał do środka, no 3 do 1. Udało nam się zdobyć kontaktową bramkę. Jack Harrison zagrał do Mateusza Klicha, ten do Rodrigo. Ten do Almady, znowu do Rodrigo, świetnie minął mi i mamy 3 do 2. Nie wiem, czy by na tym tryby rywalizacji tak łatwo Rodrigo minął mi. Burnley jednak strzelił kolejną bramkę. Gudmundsson, skrzydełko, wchodzi w pole karne. Ja znowu beznadziejnie bronię. Wycofanie piłki. Znowu nikogo nie ma w środku pola tam. Nie wiem, gdzie są w ogóle pomocnicy czy środkowi obrońcy. 4-2. Już myślałem, że przegram. Ale Rodrigo daje sygnał do następnej akcji. Mateusz Klich, Bamford, Patrick Bamford poda do Eldera Kosty. Elder Costa, prawa strona boiska, wchodzi w pole karne. Dośrodkowanie i kolejna bramka Mateusza Klicha w tym sezonie. No, Mati jest genialny. Mati jest zajebisty. No i pod koniec meczu robi się ciekawy. 4-3, 88 minuta, czyli Leeds United odrobi straty. Burnley wymienia piłkę na własnej połowie. Tarkowski do Mi. Co zrobi Mi? Do Westwooda. Westwood traci głupio piłkę. Alioski przejmuje. Konsa. Nie wiem, jak to się mówi. Kurde, ja mówię jakiś Konsa. Ale dobra, lecimy. Jest Francuz. Poda do Rodrigo. Rodrigo Moreno. No nie wiem, czy bot na tym poziomie trybie rywalizacji zostawiłby mi tyle miejsca Rodrigo. No 4 do 4. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Zapraszam Was na kolejny mecz. Carabao Cup, mecz z Derby County, mecz pucharowy. Tutaj pierwszy raz postanowiłem spróbować opcję symuluj meczu. No, zaraz Wam chyba trochę to przewinę 2 razy szybciej, bo to trochę jest, dla mnie to jest trochę nudne to śledzenie. Trochę się tu pogadam. Sprawdziłem wszystkie opcje. Szkoda, że tego czasu nie da się automatycznie przyspieszyć. Chyba 4 minuty to gdzieś trwa. Łączny czas, no ale. To jest fajna opcja, żeby dołączyć, ale szkoda, że nie można właśnie sobie zwiększyć tej szybkości, żeby było szybciej, bo nie zawsze chce się, no, nie wiem, może lubicie. Mnie po prostu trochę to nudzi,
więc zaraz przewinę, więc poczekajcie chwilę. Dałem prędkość 2 do przodu, z 4 minut zrobiło się 2, a więc długo taki skrót trwa. No więc jak nie mogę go przyspieszyć w FIFA, to go przyspieszę sobie na odcinku. No i jak na razie Leeds United dominuje, jeśli chodzi o posiadanie piłki. Tu była akcja jedna, ale nie udało się tego szedć. Tutaj teraz wygląda tak bu, 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 ale zapieprzają te kropki, co nie? No ale no jesteśmy drużyną na ten moment lepszą, jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale niestety Holmes strzela bramkę na 1 do 0. Tutaj niepotrzebnie dałem zagraj, więc już wracam do symulacji. No i nie jest najlepiej, choć mamy przewagę, jeśli chodzi o posiadanie piłki, to nasza gra, jeśli chodzi o akcję, nie wygląda najlepiej. Skład jest mega rezerwowy, rezerwy kompletne, więc no będzie ciężko. Pierwsza połowa kończy się wynikiem 1 do 0, 64% posiadania piłki przy 36% Derby County. Po jednym strzale przegrywamy. Przegrywamy. Tutaj macie oceny naszych zawodników i przeciwników. Tutaj postanowiłem w końcu zrobić zmiany. Zmieniłem formację. Kuściłem sobie chyba. Czekaj, co by? Tu tylko formację chyba zmieniałem. Na razie tak, bez zmian w składzie. Lecimy dalej, panowie, panowie, lecimy. Kuleczki się odbijają. Bang, bang, bang. Tu piłka gra, ale tu proszę Państwa, ale podanie. Strzał i gol na 2 do 0. Wagner strzela bramkę na 2 do 0 dla RB County, więc Bartek Kostucha postanowi przewrócić zmiany. Wchodzi Elder Costa. Czy Elder Costa da coś Leeds United? Kolejna wymiana piłki. Jesteśmy na prawym stronie. Podanie do środka. Pole karne, strzał, ale to była boczna siatka. Była akcja na Leeds United. No, Costa wszedł na boisko. Czy on coś odmieni losy tego spotkania? Derby, a nie, sorry, my atakujemy na tą bramkę czy na tą? Nie ogarnę. Nie ogarnię. Atakujemy na tą bramkę. To mi się pomyliło. Pomyliło mi się. Dajemy bardzo ofensywny i jest bramka Rodrigo Moreno, który szedł na murawę, strzela bramkę na 2 do 1. Zmieniamy formację na dwóch napastników. Lecimy dalej. Czy będzie jeszcze wyrównanie w końcówce tego spotkania? Leeds United ma piłkę. Leeds czy Leeds? Nie, no Leeds to chyba. Leeds United, pyk, nie ma, pyk, nie ma nic. Lecimy dalej. Końcówka spotkania. Piłka Leeds United ma, strzela, broni bramkarz. No ależ to był pech. Kolejna akcja Leeds. Kolejna akcja Leeds. No i mamy Rodrigo game changerem tego spotkania. 2 do 2. No jeśli jest remis Carabao Cup, to wiemy co się dzieje. Rzuty karne i postanowiłem, że dołączę do tych rzutów karnych. Zagram sobie jedenastkę, bo czemu by nie? No Rodrigo jest naszym bohaterem. Wchodzi, strzela, dwie bramki. No lecimy. Casilla czy Wayne Rooney? No i Casilla. Były piłkarz Realu Madryt, bramkarz, broń. Rodrigo. Rodrigo czy Ross? Rodrigo Moreno. No i niestety nie strzela. Muszę się nauczyć strzelać te karne, dlatego postanowiłem, że dołączę tej serii jedenastki. Lawrence! Ale no Derby County na razie wykonuje fatalnie rzuty karne. Patrick Bamford, oby się nie pomylił. Patrick, 1 do 0. Derby County, 2 karne, 2 nieszczelone. Co zrobi Marriott? Marriott strzela w słupek, ale mamy szczęście. Naprawdę 3 karne nietrafione przez Derby County. Tyler Roberts strzela na 2 do 0 i jesteśmy coraz bliżej awansu do kolejnej rundy. Jeśli Casilla obroni strzał Jordana Ayba, mamy kolejną rundę. No i mamy kolejną rundę. Kapitalne dwie interwencje Casilli. No i mamy awans. 2 do 0 w karnych. Derby County musi potrenować te karne, a my cieszymy się z awansu. Jakby nie wejście Rodrigo Moreno, pewnie by tego awansu nie było. No i co? Czas na ostatni mecz w tym odcinku. Mecz w Premier League z Wolverhamptonem. No i mecz z Wolverhamptonem był bardzo ciężki. Raul Jimenez do Traore. Nie idzie mi najlepiej, ale świetne podanie do Rubena Neveza. No, powiem Wam, że miałem swoje sytuacje w tym meczu, no ale brakowało mi wykończenia. Ale wykończenie mieli Wolves. Jimenez 2-0. No niestety, jak na razie Wam mówiłem, moja gra w obronie to jest dramat, dramat. Jeszcze raz dramat, tak widzicie na tym odcinku. No ale będę się starał. No wiadomo. Zobaczymy jak będę grał na trzeciej lidze niemieckiej. To jest tam ciekawe. O wiele gorsi zawodnicy. Jak tam będzie w ogóle ten tryb rywalizacji działał na włączonym? No zobaczymy. No stać mnie było na bramkę honorową. Rodrigo i Elder Costa. Jak się nie mylę, Costa grał kiedyś. Wolverhampton strzela bramkę na 3 do 1. No i przegraliśmy to spotkanie właśnie 3 do 1. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Takie są koleje. Dobra.
Helder Costa, mamy tutaj dialog z nim, że jest zadowolony z tego, że może gra, że on mógł wygrać jako napastnik, więc Costa, bo my go trenujemy, jako tam wam wcześniej pokazywałem, jest zadowolony. Costa lubi się, nie ma problemu z tym, żeby grać na innej pozycji, co mnie bardzo cieszy. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Po czterech meczach w Premier League mamy 4 punkty, 10 goli strzelonych, 13 straconych. Mamy najwięcej bramek straconych, widzę, i najwięcej strzelonych. No proszę, proszę, tak to wygląda. No i piszcie śmiało w komentarzach, jak wam podoba się ten odcinek, czy gracie w karierę, czy tryb rywalizacji macie włączone, czy wyłączone. No i na razie nie mam kogo kupić, ale możecie pisać śmiało w komentarzach, kogo byście widzieli w tej karierze Leeds United. No i to tyle ode mnie. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie, chociaż 10 łapek w górę zostawcie. No to tyle, na razie, piąteczka.